Niezwykle szybko minął ten rok 2015, nieprawdaż? Całkiem niedawno mówiliśmy jeszcze o premierach stycznia, a już w kalendarzu mieliśmy 1 grudnia. Jesteście ciekawi, w co będzie można zagrać w tym miesiącu? Zapraszamy do Top Premier Grudnia 2015. Od premiery Elite Dangerous minęło już trochę czasu. Frontier Developments postanowiło wydać pakiet rozszerzeń, aby przyciągnąć do gry wiernych fanów. Możliwe stanie się lądowanie i eksplorowanie planet odwzorowanych w skali 1:1. W końcu gracze doczekają się skanowania obszarów w celu pozyskania surowców, kopalń, maszyn i wrogich twierdz. To spora zmiana względem podstawowej części gry. Twórcy dodatkowo stworzyli naziemny pojazd Skarabeusz, który ma pomóc w eksploracji planet. Samo rozszerzenie wnosi także sporo innych usprawnień w Elite Dangerous. Premiera 15 grudnia na PC. To już trzecia odsłona popularnej serii Just Cause. W najnowszej części ponownie wcielimy się w rolę agenta Rico Rodriguez'a, który tym razem zmaga się z dyktatorskimi rządami w rejonie Morza Śródziemnego. Na pewno nie zabraknie rozległych terenów do eksplorowania, jak i wartkiej akcji. Za Just Cause 3 odpowiedzialne jest studio Avalanche Studios, które całkiem niedawno miało okazję wydać dość dobrego Mad Maxa. Premiera na PC i konsolach miała już miejsce 1 grudnia, także szykujcie portfele i biegnijcie do linka w opisie, gdzie możecie zakupić właśnie Just Cause 3. Tom Clancy's Rainbow Six Siege to kolejna taktyczna strzelanka od studia Ubisoft. Walczyć będziemy z terrorystami przy użyciu policji. Gra ma dość szeroki zakres destrukcji i modyfikowania otoczenia. Powoduje to, że gracze będą mieli więcej możliwych podejść do szturmów na bazę przeciwnika. Nie może rzecz jasna zabraknąć klas postaci oraz unikatowych skórek. Gra ukazała się na 3 wiodące platformy 1 grudnia, czyli możecie już ją zakupić. Fani Raymana mają powody do radości. W grudniu pojawi się nowa gra na platformy mobilne. Rayman Adventures oferować ma zupełnie nowe poziomy oraz inną mechanikę rozgrywki. W poprzednich odsłonach bohater automatycznie poruszał się do przodu i nie mieliśmy na to wpływu. W Adventures to gracz będzie mógł w pełni kontrolować Raymana i wydawać mu polecenia, przesuwając palcem po ekranie. Większość z poziomów ma mieć otwartą strukturę, aby zmusić gracza do poszukiwania sekretów. Silnik gry pozwolić ma na prześliczną, szczegółową grafikę i 60 klatek na sekundę. Premiera na Androidzie i iOS odbyła się 3 grudnia. Gracie jeszcze w Sims 4? Może warto zainteresować się nadchodzącym rozszerzeniem do tej gry. Najnowszy dodatek Spotkajmy się oferować ma nową lokację. Windenburg, inspirowany europejską architekturą. Nie zabraknie nowych rozmaitych form aktywności skupiających się na aspektach społecznościowych. Możliwe będzie rozgrywanie meczów w piłkarzyki, palenie ognisk czy branie udziału w imprezach tanecznych. Premiera 10 grudnia na komputerach osobistych. Oprócz tego w tym miesiącu pojawią się także Chivalry Medieval Warfare Ultimate Edition na PS4, Dragon Quest Heroes, The World Trees Woo and the Beelight Below na PC, Dirt Rally, również na komputery osobiste, Pro Evolution Soccer 2016 Free to Play na konsoli PlayStation 4, Star Wars Battlefront dodatek Bitwa o Yakum na PC oraz Metro 2033 Wars na platformę Android. To wszystko w tym odcinku. Ceny gier, o których dzisiaj opowiadaliśmy, znajdziecie w opisie tego filmu oraz w segmencie kart. Zachęcam Was do oceniania tej produkcji palcem w górę oraz do sprawdzenia innych naszych publikacji. To tyle z mojej strony, komentujcie poniżej, w co zagracie w grudniu. Na razie, cześć, pa pa!